Martwisz się, że jesteś singlem albo singielką i trudno będzie Ci poznać wartościową osobę? Oto wykres wygenerowany z moich badań, który pokazuje, ile osób w zależności od wieku raportuje, że nigdy nie było w żadnym związku. Jak widać, im starszy ktoś jest, tym większa szansa, że jednak wejdzie w jakiś związek. Oczywiście nie sztuką jest wejść w jakikolwiek związek, ważne, żeby ten związek był przede wszystkim szczęśliwy, no i oczywiście jeszcze trwał jak najdłużej, najlepiej do końca życia. Jeśli chciałbyś się przyczynić do rozwoju nauki i badań na temat związku, to zachęcam Cię do wzięcia udziału w badaniach naukowych, które prowadzę, wchodząc na stronę badania.jakzdobywac.pl. A teraz już przechodzimy do 5 powodów, dlaczego nie masz dziewczyny albo nie masz chłopaka. Powód pierwszy. Nie pracujesz nad swoją atrakcyjnością. Oczywistą sprawą jest, że nie rodzimy się w idealnie sprawiedliwym społeczeństwie. Na początku możesz mieć przewagę, być wysokim, przystojnym mężczyzną albo piękną kobietą o idealnych proporcjach ciała. Możesz też mieć pecha i nie być ponadprzeciętnie atrakcyjną osobą, na przykład pod względem tego, jak wygląda Twoja twarz. Albo, jak to określił ktoś na moim wcześniejszym filmie, mieć krzywy ryj. Jednak bez względu na to, jaki masz wzrost, proporcje ciała albo jak wygląda Twoja twarz, nadal możesz działać cuda, pracując nad swoją sylwetką i ubiorem, a dzięki temu znacznie poprawić swoją atrakcyjność fizyczną i wyglądać znacznie lepiej od ludzi hojnie obdarzonych przez naturę, ale leniwych. Pytanie, czy coś z tym zrobisz? Czy ćwiczysz regularnie, czy może twierdzisz, że nie masz czasu albo chęci? Podobnie jest z innymi czynnikami atrakcyjności. Być może wychowałeś się w środowisku, które sprawiło, że jesteś bardzo pewny siebie i do tego super zabawny, a być może przeciwnie, życie nie potraktowało Cię najlepiej i masz sporo do nadrobienia. Bez względu na to, z jakiego punktu startujesz, masz wybór. Zrobisz coś z tym, czy nie? Dobrej gadki i pewności siebie można się nauczyć i to w krótszym czasie, niż może Ci się wydawać. Jeśli jesteś tym zainteresowany, odsyłam do moich kursów na kursy.jakzdobywac.pl. Im więcej wysiłku włożysz w pracę nad swoją atrakcyjnością, tym większe szanse będziesz miał na to, że kiedy spotkasz swojego faceta czy kobietę marzeń, to Ty też będziesz partnerem marzeń dla tej osoby. Powód drugi. Za rzadko stwarzasz sobie okazję do poznawania nowych osób. Nawet jeśli jesteś super atrakcyjny, niewiele to zmieni, jeśli nie dajesz się poznać. To tak, jakbyś miał najlepszy produkt na świecie, ale fatalny marketing. Zupełnie bez sensu, jeśli nikt się o tym nie dowie. Nie musisz być najatrakcyjniejszą osobą na świecie, żeby znaleźć kogoś, z kim stworzysz cudowną relację. Tutaj też możesz pokonać konkurencję tych wszystkich super atrakcyjnych facetów i kobiety, które może i są ciut bardziej sexy niż Ty, o ile to w ogóle możliwe, ale siedzą zamknięci w swojej klatce komfortu i chodzą na randki maksymalnie raz na rok, a potem narzekają, że nikogo nie mogą poznać. Poznawanie innych ludzi to niestety Twoje osobiste zadanie. Nie możesz nikomu zapłacić, żeby zrobił to za Ciebie. Samo też się nie zrobi. Jeśli do tej pory nie jesteś zadowolony z ilości randek, na które chodzisz, to potrzebne będzie jakieś działanie z Twojej strony. Jakiś wysiłek, który sprawi, że zaczniesz poznawać więcej ludzi, spośród których w końcu wybierzesz kobietę lub faceta marzeń. Co istotne, nie warto iść na ilość, ale na jakość. Żeby zbudować trwały związek, będziesz potrzebował spotkać kogoś, kto do Ciebie pasuje. Dlatego podrywanie w klubie czy na Tinderze, co prawda, na pewno jest lepszym pomysłem niż nie robienie niczego, ale musisz zdawać sobie sprawę, że tam strzelasz trochę na oślep. Możesz poświęcić sporo energii tylko po to, żeby poznawać niewłaściwych ludzi, którzy po pierwsze do Ciebie nie pasują, a często nawet w ogóle nie chcą związku, przez co stracisz mnóstwo czasu i cały proces będzie jeszcze bardziej frustrujący. Dlatego lepiej zastanowić się, gdzie taki facet lub kobieta Twoich marzeń może się znaleźć i sam zacznie chodzić w takie miejsca. Powód trzeci. Za bardzo chcesz być w związku i wieje od Ciebie desperacją. Często tak bywa, zwłaszcza u kobiet, kiedy lata lecą, zegar biologiczny tyka, a one marzą o dziecku i założeniu rodziny, a tutaj się okazuje, że nawet nie ma nikogo na horyzoncie. Niebezpieczeństwo polega na tym, że z takim nastawieniem możesz bardzo mocno odpychać atrakcyjne osoby, kiedy pojawią się w Twoim otoczeniu, bo będą czuły, że od razu chcesz się związać i nie będziesz żadnym wyzwaniem. Innym niebezpieczeństwem jest też to, że z takim nastawieniem będziesz miał obniżone wymagania co do partnera, przez co łatwo będzie rozpocząć związek z kimś, kto do Ciebie za bardzo nie pasuje, albo z kimś, kto w ogóle nie nadaje się do związku, a przez co stracisz jeszcze więcej czasu i nerwów. Dlatego ważne jest, żeby wytrwale i cierpliwie stwarzać sobie okazję do poznawania właściwych osób, w międzyczasie pracując nad swoją atrakcyjnością, ale jednocześnie nigdzie się nie spieszyć z wyborem. Kiedy poznajesz kogoś nowego, zawsze podchodzić do tej osoby z nastawieniem badacza. Oby okazało się, że to super człowiek, a nie desperata, obym to ja się spodobał. Powód czwarty. i jeszcze nie umiesz rozwijać nowych znajomości. Nawet jeśli stwarzasz sobie okazję do poznawania nowych, potencjalnych kandydatów, to na początku znajomości wiele rzeczy może pójść nie tak. Początki to najbardziej delikatna faza, w której łatwo złamać równowagę zaangażowania i odstraszyć nową osobę. Zwłaszcza, że na początku relacji, kiedy nie ma jeszcze decyzji o tym, że będziecie razem, jest wiele czynników, które nie są do końca zależne od Ciebie, np. jeszcze gdzieś tlące się z tyłu głowy uczucia do byłego partnera, czy inne osoby, które też są na horyzoncie tego nowego człowieka, z którym się spotykasz. Dlatego warto zdobyć także na ten temat trochę wiedzy. Powód piąty. To Ty jeszcze nie nadajesz się do związku. Ten powód dotyczy Ciebie, jeśli do tej pory większość Twoich związków albo kończyła się stosunkowo szybko, albo po prostu była bardzo burzliwa i niskiej jakości, gdzie nie było głębszej więzi i większego zadowolenia z relacji. Wiem, że hasło "nie nadajesz się do związku" brzmi strasznie, ale warto się z tym zmierzyć i mocno się nad tym zastanowić. Oczywiście bardzo łatwo jest wszystko zwalić na Twoich ex i samemu uznać swoją nieskazitelność i niewinność za każdym razem. Kiedy przeglądam komentarze pod moimi filmami na temat powrotu do ex, jestem wręcz zszokowany, jak często ludzie niemal z agresją wypowiadają się o swoich byłych partnerach. Pamiętam jeden komentarz w stylu: "Wrócić do ex? To tak jakby gówno wróciło do dupy". A jednak to, z kim byłeś w związku, w ogromnym stopniu świadczy o tym, kim Ty jesteś. Jeśli w Twoim związku było sporo kłótni, to nie tylko dlatego, że Twój ex był kłótliwy. Ty też miałeś w tym swój udział. Jeśli nie było przyjaźni, zaufania, więzi między Wami, to też weź za to odpowiedzialność i zastanów się, co możesz zrobić, żeby w następnej Twojej relacji było zdecydowanie lepiej. Oczywiście to wideo to zaledwie fragment tej wartościowej wiedzy, którą warto zdobyć, żeby jak najmocniej podnieść swoje szanse na zdobycie tego partnera marzeń, a dużo więcej konkretów na ten temat omawiam w moich godzinnych webinarach "Jak znaleźć faceta marzeń" albo "Jak znaleźć kobietę marzeń", które znajdziecie i które prowadzę cyklicznie. Zapis do tych webinarów znajdziecie, klikając w link, który teraz powinien pojawić się na ekranie. Koniecznie daj mi też znać, które z tych 5 powodów, które dzisiaj wymieniłem, według Ciebie najbardziej przyczynia się do tego, że w danej chwili nie jesteś w żadnym związku. Myślę, że taka dyskusja w komentarzach może być bardzo cenna, na pewno dla mnie, myślę, że też dla innych użytkowników. No i dzięki temu też przyczynisz się do rozwoju tego kanału. I na dzisiaj to wszystko. Dzięki i do zobaczenia. Robert Marchel.